Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w customie z gry Tomb Raider. Dzisiaj zaprosiłem do wspólnej zabawy Akaszę. Tak, jestem, cześć. Zagramy sobie w custom z gry Tomb Raider Dark Catacombs z 2008 roku, ocena 8,9. Autorem jest Binibi. A fabularnie, jak to tam pokrótce się zapowiada? Tak na szybko. No, na szybko. Jakieś trzęsienie ziemi jest i przez stary kościół obnaża się jakieś wejście do katakumb, gdzie Lara jakiś kryształ ma znaleźć i nie pamiętam. W każdym razie, no jak to Lara, nie? Jak coś się odkryło, tak. Jakiś artefakt, idziemy po niego. Tak. To co, zaczynamy? Tak. Ojeju, taki dziwny pasek malutki miałem. Oj. Dobra, gdzieś tu zjeżdżam. Zjeżdżamy, tak. Czy tutaj można się coś złapać? Jakaś była kratka, ale... Czy tam na górze było... A nie, to tylko kratka była. Tak? Bo to wiesz, czasem jest tak właśnie, że można coś się złapać po drodze. Tak, ja sobie patrzyłam. W ogóle tak, podgłośnie, bo jakoś tak cicho mam. No ja sobie w trakcie, jak tam się witałeś, sobie zrobiłam głośniej. Słuchaj, tu mamy teraz cztery sekrety? Różne. Cztery wejścia. Nie, sekretów to nie wiem właśnie. A widzę, że tu są cztery. Tu. Aha, cztery sekrety i mam cztery wejścia. To teraz, no właśnie, no to... Z taką niebieską poświatę... No tak, jak wylądowaliśmy tutaj, to co, pójdziemy sobie do przodu? Ja już się zdążyłam obrócić, więc nie wiem, jak teraz jest. Czekaj. Jest jakiś z ogniem coś... Taki podest z ogniem? Podest z ogniem, tak. Nie. Tam jest takie... Artefakt, jakby, taki rożek. Dobra, ale on jest zamknięty w tej chwili. Tam jest wszystko zamknięte, dobra. Tak? Dobra, ale przynajmniej wiem, w jakim kierunku. Tam dalej proszę. Coś patrzyłeś? A czekaj, no to tam dalej są łańcuchy. Za tym artefaktem, tak? Tak, tu łańcuchy są, no i... Czekaj, bo jakieś... Ale to są do ciągania czy do wchodzenia? Czekaj, bo tu są te trutki. Jak spojrzysz w górę, no to zatruwające lotki lecą. To chodźmy na górę chyba. To jest na... Można zastrzelić dzbanuszki? Dzbanuszki tak, można rozstrzelić. Ale nic nie ma, a w tych drugich? A tu jedno takie małe. A w wodzie? Nie, jeszcze nie patrzyłam. Strzelałam w tym. W wodzie jest przejście. To chodź może woda najpierw, co? No dobra. W ogóle, jakie my dzisiaj mamy przeboje... A cię smakuj. To... to jest my dzisiaj customów. Tak, który chcemy nagrać. Spokój. Jezus, jakie tutaj przestrzenie są. O kurde. Ciekawe, czy w tym dzbanku, jak będzie się miało jakiegoś z celownikiem, czy można zestrzelić. Tu są takie kości, które też się zestrzeliwuje w larze. Było takie coś. Na końcu jest apteczka. Tak nawet w Drakuli było, nie? Było, tak. Mhm. Ale tu się nie da wyjść. Dobra, tu się nigdzie wyjść nie da. No, i tutaj więc... są te kości, no rzeczywiście. A no, tutaj nie? Tak, a tutaj takie ciemne było, tak po jednej stronie. Tu można wyjść? A nie, dobra, nie. Wymyślam. No to aha, tutaj... Tu nad tym dzbankiem. Tak, takie ciemne. Mhm, no ale dobra, no to tutaj... To wracamy. To myślę, z góry się gdzieś tam pewnie dostanie, a tutaj coś a jest... Tu nie. Dobra. Nie, ale to jest gdzieś jakieś na górze są chodzone. Tylko wiesz co, wybrać w ogóle dobry łańcuch. Tu jest, zobacz, że tu jest jakby drabinka, więc to wygląda jakby można było tam, jak się wpływa z powrotem, wiesz, z tego gdzie pływaliśmy w tym baseniku. Tak jakby drabinka, tak jakby tu woda miała się opróżnić. Opróżnić wodę? Dobra. Mhm. Dobra, widzę apteczkę, tylko zanim do niej cztery łańcuchy są. Dobra, już mnie zatruło. Ale wiesz co, to tak zatruwa... Nie ma pijanej Lary. Nie ma, w sensie po prostu aha. Tam troszkę ci życie ubywa i nic więcej. Okej. Okay. No dobra, tutaj jest tylko apteczka i trzeba chyba na ten środkowy wyżej? Łańcuch. Aha, bo każdy łańcuch prowadzi gdzie indziej, rozumiem. Środkowy. Dobra. Widzisz, nawet nie popatrzyłam do góry. A tutaj? Jezu, ale tu przynajmniej... O, shit, ale zaryłem. Ale trafiłam w łańcuch. A ja zaryłem o sufit. Przynajmniej nie ma jakichś dziwnych... problemów. Ja już baterię w padzie zmieniałam, bo myślałam, że w ogóle cuda się działy. A ja mówiłem, słuchajcie, Akasza, z Deseo gra i z Tumberskim i z Torgusem. Ja mówię, nie no, ze mną też musi. Ja mówię, dawać tutaj, jedziemy jakiś custom. Tak, i Frodo do mnie napisał, a ja tak się zaczęłam sama siebie kwestionować. Boże, czemu ja wcześniej sama na to nie wpadłam w ogóle? Jakie zaćmienie, słuchaj, nie mogę trafić w ten łańcuch, przysięgam, nie mogę w niego trafić. Słuchajcie. Dobra,
Masz? Spadłam na dół, będę wchodzić z dołu. Wiesz co, i nie ma sensu chyba tutaj, gdzie te ognie, bo tam nic Boże. Nie ma. Co mam, nie? Wiesz co, jeszcze wyżej musisz. Aha. Jeszcze wyżej. Jak są te ognie, to jeszcze wyżej, bo tam nie ma nic. Boże, i mnie zabiło. Zabiło cię? Bo zaryłaś pewnie o sufit. Czy nie? Nie, no przecież ja się tak męczyłam z tym łańcuchem, że mnie już tyle razy dostałam w dupę strzałkami i wszystkimi innymi. No, strzałki. Że mi się życie skończyło po prostu. Ja nie widzę u siebie życia. Ja mam tak wysoko pasek, że ja nie widzę. Jest coś życia. Tak. No mam też, że ten pasek mi zasłania, nie wiem o co chodzi. Tak. A tutaj to już wybitnie, bo normalnie widzę chociaż połowę tego paska, a teraz nie widzę nic. Co, nie wiem o co chodzi. Jesteś tu już na górze? Idę tu najpierw, jestem tu, gdzie te ognie. Na pewno tu nic nie było, nie wiem, nie. Z flarą chodziłeś, coś... Nie, aha, są zamknięte drzwi. Dobra, no to idę wyżej. No i tu jest... bez sensu, wiesz? Co ty, drzwi dźwignia, aha, bo jest ogień. Tak, ale są, słuchaj, aż trzy. Wypróbowałem w międzyczasie wszystkie. I co? I nic? I ogień nie gaśnie pod spodem i za każdym razem mnie zapala. Każda z tych dźwigni. To może je trzeba w jakiejś kolejności? No to by było super, po prostu super. A słuchaj, bo tu jest jeszcze taka wnęka. Można tam tu wejść na górę? Jeszcze wyżej coś. No poczekaj. Jest jakieś, ale nie wiem, czy się da. Jest jakaś drabinka tam? Czekaj, można tu wejść? Wygląda jakby jeszcze można było wyżej, tylko że to jest... O co kamal? Nie, to... W ogóle Lara jest... Patrzę te ściany, czy drabinką są, ale nie są. Lara jest z Anniversary. Lubię ten model. A tu można normalnie na łapkach wejść. Dobra. Aha, czyli dobra, do góry. Skaczę. Mhm. Aha. O kurde, właśnie dobra. Właśnie się ustawiałam do tego. Łapki. A, młynek, dobra. Dobra, ciachaczki. A może tak byśmy przeszli tu ten... Co? Idziesz lewą? Aha, to nie ma znaczenia. No. Ale one są... Aha. Ale spoko, nie? Powiedziała, co wiedziała. Właśnie chciałam powiedzieć, ale one są proste i mnie siekło. No i mamy trzy dźwignie. Wiesz co, powiem ci, że normalnie te... ciachaczki są takie, że nawet jak cię tam lekko dziabnie, to żyjesz, a tutaj wystarczy, że raz pyrkną i koniec. Tak? Nie pryknęło mnie na szczęście, no. No, ja zdążyłam przetestować. Przetestowałaś? Okej. Okay. Czy te dźwignie będą czasówką? Wiesz co, może nie tyle czasówką, co może być jakaś kolejność. Robię po kolei od lewej. Zobaczmy. Ja zrobiłam prawe, lewe, środkowe. No i? I nie wiem, co to, bo nic nie widać. Nic nie widać. No to chyba jak nic nie... A nie, czekaj. To może czekaj. A, tak, to są czasówki. To są czasówki, bo one same... Albo po prostu... No bo one mi teraz same... Czekaj, a środkową? To nie. To... To robię środkową... Chyba, a że wiesz po kolei trzeba będzie. Wiesz, o co chodzi. Tak. I tam ogień zgasł. Wiesz, o co chodzi. Jezu. No, no ja wiem, bo ja już tam byłam na dół. To ja sobie najpierw biorę prawą i biegnę na dół. Jezu, zabija mnie to cały czas. Czekaj, bo... Aha, tu zgasło. Nie, to mnie zabije. No nie, dobra, zlamiłem to kompletnie. Tylko... Ja będę wiedział... Nie, no, dobra, prostu. Którą bierzesz? Lewą? Prawą. Dobra, ja prawą lewą. Od wejścia. Tylko mówisz, że to zabija, tak? Aha. Strasznie mnie to już tyle razy dziabnęło, że nie chcesz wiedzieć. Ale teraz ja nie wiem, który to ogień. To też jest takie trochę czaśnięte. Dobra, może ten. Tu. No i podpaliło. Jezus, powiem ci, że to ale no, shit. To takie w... Jak to się mówi? Wyustane. Wyżyłowane. Wyżyłowane. Wiesz co, ani ja razu kiedyś... mnie te ciachaczki nie dziabnęły. Jak one cię dziabają cały czas? Weź mi cały czas. Dobra, czekaj, ja kiedyś, słuchaj, chciałam powiedzieć, że nie lubię wyżyłowanych czasówek i powiedziałam, że nie lubię wyżyłowanych, że nie lubię żałówek. Żałówek, okej. Dobra, ja jedną dźwignię mam. Jezus, mnie cały czas jara. Ale to jest jakaś pomyłka, cały czas będziemy musieli tam wchodzić. Nie, no po prostu ona zanim... no. Nie, to ja muszę inny zapis, znaczy muszę szybciej to zrobić. Jezu, a tam... Dobra, jedną... No jedną mam, no lecę tą teraz środkową, no zobaczymy. Odpisałam. Jezus, aka szpietna. Nie, no po prostu teraz to już w ogóle masakra. Tamten był ten, co zaczęliśmy, nie? No. Custom. Tak, tak
nam dobrze szło, dopóki się nie zaczęło wywalać. I po prostu teraz jakaś klątwa z tego wszystkiego, z tego stresu, że nie działa, teraz mi nic nie idzie. Pomału, teraz ginę w ogóle na tych młynkach. Jezu, spadłem. Ale wiesz co? Ani razu mnie młynek nie dziabnął, nie wiem o co chodzi. No mnie dziabie za każdym razem. Ja sobie zostawiam tą prawą dźwignię na koniec, bo ona jest jakaś taka... Felerna. Pryknięta. No. Czekaj, ja lecę z... Nie mogę teraz na łańcuch. Po co ja w ogóle tutaj? Po co ten łańcuch? O co chodzi? Aha, bo ja spadłem na dół. Dobra. Nie no, po prostu mnie te młynki sikają. Ja nie mogę nawet jednej dźwigni zrobić. Po prostu... Teraz się czuję, jakbym grała pierwszy raz w Tomb Raidera, no. Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Nie, teraz będzie młynek. Patrz, bo... też nie. Ja pierdzielę, to ja nie wiem, magia. No bo ja zawsze mam tak. No to wiesz co... Wszyscy jakieś cheaty, a ja po prostu... Nie no, wystarczy, że mnie nawet nie bezpośrednio dotknie i ja już mam game over. O co chodzi? Nie, no, wiesz co, robię ostatnią dźwignię. Super. Super. No co, ostatnio też po prostu bardzo się kurwa cieszę. Przepraszam. No przynajmniej wiem, nie, przynajmniej wiem już, która dźwignia. Ja chyba... No tak to leć, ja muszę no. mieć tak mało życia, że mnie jedno pryknięcie po prostu momentalnie zabija. No bo nie chciałbym iść dalej, czekam na ciebie tutaj. Czy o te banuszki jeszcze. Jezu, która to dźwignia? Jezu, tu dobra na lewo, matko. Ale odskakuj, teraz... później odskakuj szybciutko na bok, nie? Bo ten ognie, prawda, nie gasną w momencie, kiedy ty przekręcisz dźwignię, nie? To nie jest tak. Dobrze, ja tutaj... No ja się domyślam. No, to nie ten. Bo ja myślałem na początku właśnie, że to że ognie zgasną, jak weźmiesz dźwignię, a to nie. To będzie, to pierwszą już masz, tak? Pierwszą masz? Nie, bo przecież nie, zanim ją zlokalizowałam, to już okay. się zaczęło palić. Dobrze, to jesteśmy. To... Strzałki są w tych dzbankach. Tak, całe, tak, nie? Tak, wziąłem. Mhm. Okej. Okay. No to już tam pewnie kasem kończy. Nie właśnie. Jestem właśnie tu, gdzie strzał. Idziemy dalej Jezus, razem. O, no może. Patrz, co tutaj się... Patrzę. O mój Boże. No dobra, ciachaczki kolejne. Mam nadzieję, że się skończyłam kompromitować na dziś. Dobra, jedziemy z koksem. Ale ciachaczki. Tamten naprawdę był trudny kasą i tak nam szło. Tak! Super. No było o wiele trudniejsze tamto. No. Teraz pytanie, czy to jest ta woda, co myśmy tam pływali na tak. dole? Dobra. Chyba tak. Tak, tak, bo widzę tak, to. Bo dobra. Tu jest ten takie rozwalone coś. Tak. No to dobra, no to... To co? Tu pewnie trzeba wybić się z dobrego miejsca, żeby, wiesz, przeskoczyć te... Ale mnie siachło. Znaczy, to trzecie mnie... Bo tam... Nie uwierzysz. Wyszłaś... Zdezaktywował mi się pad. Ale to sekunda. Dobra. No, nie wiem, nie wyczymię. Też. Ginę tutaj na potęgę, nie wiem o co chodzi. Czy ja muszę to... Nie, to jest bez sensu. No i już. No widzisz, jak nic się nie wiesza, to mi to zajmuje chwilunię, nie? No. No, a tak to... To trzeba z dobrego miejsca chyba skoczyć, wiesz? Znaczy próbuję skakać, ale z miejsca, tak jak wiesz, jak żabką, no nie? Cyk, cyk. No. Cyk. Dobra, wezmę tutaj może dużą apteczkę. I teraz tam, dobra. Musiałem sobie pomóc dużą apteczką, słuchaj. No, ja sobie chyba zrobię kroczek do tyłu. Ten trzeci, ostatni skok jest taki trochę, bo tam trzeba na prawo skoczyć. I on nie jest ja sobie skoczyłam, jeden ominęłam i skoczyłam na ten trzeci bezpośrednio. O, fuck. Tylko nie wiem co dalej. Gdzie no, z niego? Później... Czekaj, który? Który? Jestem na tym, wiesz, przy samej tej drabince. Aha, rozumiem, że tu trzeba, to chyba niedobrze zrobiłam. Tak, niepotrzebnie z... Na prawo później. ...się złapałam. Znaczy wiesz co, ja nie łapałem się żadnego. Skakałem po prostu jak żabka. Cyk, cyk, od razu. Nie łapałem się krawędzi. Mhm.
A później no. przy tym trzecim musisz skoczyć tam na prawo. Jest takie, jest taka wnęka. Ale Jezu, ale to ciacha. Ciacha, ciacha. I mówię, wykorzystałem sobie w międzyczasie apteczkę dużą. Mm-hmm. No bo co? Ja sobie chyba jeszcze wezmę małą, bo oczywiście nie widzę, ile mam życia, to tak... Na zapas, nie? Weź sobie. No, no i mnie zabiło. Jezus, ile to jest pułapek? Czy to jest very challenging, czy co? Wiesz co, nie wiem, nie spojrzeliśmy nawet w sumie tak naprawdę. Jezu, nie wierzę. A nie, dobra. Co, patrz się zaciął? Nie, teraz już sama sobie włączyłam funkcję, która mi go zdezaktywowała. Już nie mam pytań. Już po prostu... Nie no, po prostu... Dzisiaj, co za... dzisiaj w ogóle, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje z nami. Ale spoko. Nie no, w ogóle ten... No. A tak, Jezus, z tego drugiego mnie ciachnie i mi zabija. Tak, z drugiego, a mi z, no. z tego trzeciego. Najgorszy jest trzeci. Ja nie mogę nawet, bo wiesz, skaczę przecież takim ciągłym ruchem i ona mi... Tak, tak, ciągłym. No. Spycha mnie, ona mi od razu do wody wpada. Nie wiem, czy właśnie, może ten twój sposób też jest dobry? Ten taki... Nie, bo ona nie, zanim się podniesie, nie, zanim ona się podniesie, to już, ciaczki, wiesz, to dobra. Już się sieknie i koniec. No i znowu zrobiłam to, ona mi się Boże, co myśmy wybrali? A tu jest nie mogę tego przejść! Tylko trzy ciachaczki, nie? O shit, to był najgłupszy pomysł, jaki mogłem zrobić. Iść po Gzymsie z flarą. Wiesz, czym to się kończy? Tak. Flare dead. Tak. Nie wiem, on te flary zabijają, niestety. Ja tego nie przejdę. Ten trzeci skok. I później apteczkę weź od razu szybko. Mi z drugiego nawet. A! Jezu. Tu trzeba mieć... To jest jakieś głupie. Jezu, jakby to Torgus zobaczył, to by się tutaj zesrał. Nie no, to jest po prostu... Co tam, pająki? Tak, ogromne. A. Jezu, nie mogę tego przejść w front. Jezus, zabiły mnie. No i cały czas mi skacze na ten trzeci bezpośrednio. Przecież ten trzeci to już mógłby sobie odpuścić te noże, no. Ale na trzeci musisz wziąć apteczkę, bo nie dasz rady skręcić w prawo. Bo tam musisz wykręcić beznadziejnie. A gdzie skaczesz? Na takich... skaczesz na krawędzi tego klocka? Nie na tak. środki. Nie na środek. Nie, na sam... Krawę... Na samą no. lewą stronę. No, no. Ale wiesz co, może ty rzeczywiście nie masz, masz mało życia, może lepiej by zrobić to. Ale wzięłam apteczkę. Wzięłam, później teraz w trakcie wzięłam jeszcze jedną. No i? No i z drugiego mnie spycha, ciacha mnie i mnie zabija. Jezu, nie trafiłam teraz. Jak mi się czysty skok uda zrobić, że mnie nie ciachnie, to... To nie trafiam klocek. Jak nie urok, to sraczka. Jak po prostu jakiś debil. Nie mogę... Mnie już palce bolą. To palce bolą, no. Początek customu. Początek customu i po prostu... Jezu, czemu ja się rozbiłam? Zabiłem to coś? Nie, nie zabiłem tego czegoś. Czy ja naprawdę mam aż... Nie no... Prawda, u mnie to nie będzie, u mnie to będą cięcia. Po prostu to nawet na wiewiórkach jest nie do oglądania. Jeden skok i bum, i game over. Dobrze. Jak mi teraz nie poczekam. Idzie przez to, wiesz... znaczy już strzelam pająka. No, ale wiesz co, najlepiej skoczyć na ten klocek i z góry stoję go. Stoję sobie na klocku, super, tak, super. I go strzelam. No. Tam jeszcze... Tak, mam nadzieję, że mi zaraz wróci normalność. Aha, to jednak cię ukąsił. Nie, w sensie moje normalne granie, moje normalne myślenie na poziomie, okay. A nie jak ostatni ciul! Ciul! Po prostu. Czekaj, ostatnio z Desolą też graliśmy. I coś było Akasza. Ja mówię, no pozdrawiamy Akaszę. Ja mówię, nie? Pozdrawiamy Akaszę, całujemy w czułko. Ja mówię, ja w czułko całujemy, a DSO. No ja może w czułko nie, ale w cycka tak. Dobra jest, co? Halo.
Ale to, 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 no, to... Słuchaj, wszedłeś tu wyżej? Tak, wyżej, tam ale... jest. Tam są flary. Możesz sobie jeszcze wziąć tam na tym, tam jest taki jeden filar. Ale tam nie mogłam skoczyć. A można, można, z tego klocka jednego na dole. Naprawdę? No, te flary ja można. Ja tam nie mogłam skoczyć. Znowu jakiś ten, znowu lamię. Hit. No i dobra, no to ta dźwignia otworzyła nam tutaj te drzwi na górze. To co, bierzesz jeszcze flary i idziemy? No teraz się złapałam. Dobrze. Czemu wcześniej nie mogłam? Dobra. A jaka dźwignia? Ten jump dźwignia. No, no, ona otworzyła tam na górze. Tam na górze, tu gdzie takie coś, to tam nic nie ma. No tam na górze była brama. Trzeba teraz znowu z tego małego klocka wskoczyć tam, gdzie ta brama się otworzyła. Masz to? Serio? Tam była brama? Tam była brama, na górze. Nie wraca się ciachaczkami czasem. Nie, 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 nie. Nawet już wiem, gdzie jesteśmy. No, a to ma sens. Dobra, teraz muszę tu poczekać na ciebie, żebym czasem nie poszedł w jakąś... Bo... To znowu zaczynamy grę? Nie poszedł. Wygląda jak początek. A, bierzemy tego. Bierzesz ten. I słuchaj, teraz musimy się tutaj zsynchronizować, żebyśmy nie poszli... Gdzie wyjść? Tak, gdzie idziemy, w którą mańkę, nie? To wychodząc stąd, no, to jaki idźmy masz pomysł? Na lewiznę. Na lewiznę, dobra. Czyli takie fioletowa poświata taka, dobra. Tak, taka... Jest coś fioletowego. Tu jest, widzę, taki lampion. Zaatakował mnie nietoperek. Nietoperki, tak. Dobra, dwa nawet dwa. A bojczy. Baciki. Ale one też takie żywotne. Jakieś takie inne. Inne mają tekstury. Spróbuję strzelić, ale nie. Nie, wydaje mi się, że te kości są... Nie, te kości? Dobra, te dzbanuszki, tu widzę, flary są. Dobra. Ta drabinka to jest... Słuchaj, to jest taka drabinka, ale po co ona jest? Bo drabinka, tam nic nie ma na górze. Drabinka. No tak, tu jest... Zaraz przy wejściu na prawo. Ona się łapie za to, ale... A tu? No. Gdzieś będzie jakaś drabinka, którą ona... Albo po prostu to jest tylko tekstura drabiny, bo... Ja zobacz, po drugiej stronie też jest ale to samo. Ale ona się łapie tego, nie? No, a po drugiej stronie jest to samo też, ale jest krata zamknięta, no nie? Aha, jest zamknięta, no. Co to jest za klocek? Są drzwi, ona w to nie wbiega. Co to jest? O właśnie, no, co to jest? Nie wbiega w to. Aha, nawet, dobra, ani tego no to, nie łapie, ani... No to o Jezu, a tutaj... Aha, i tu... To jest manki. Manki i ognie. Ja pierdzie... Tego nie lubię, wiesz? Dlatego, że ja nigdy nie wiem, kiedy mam się też zatrzymać. Nie. Oj, tu będzie jazda. Dobra. Ona mi się nie chce manki złapać. Złapałem się. Od razu wyskocz. Od razu już... No już się palę, bez sensu. No ja wiedziałem, że tak będzie, że to będzie masakra. A nie, nie od razu. Nie od razu. Nie słuchaj mnie. Zjedź. No właśnie, tak jakby ona się troszeczkę łapie. Troszeczkę musisz zjechać. Dobra, jestem. No. Dobra. Okej. Już się palę. Okej. Ja też. Bo nie wiedziałam, że tu z tego też pierwszego się... I sobie zaczęłam iść, mówię, dobra, to ten po prawej, nie? A po lewej nie wiedziałam, że się też pali. Ale zapisujesz wisząc, nie? Normalnie? Tak, tak, dobrze, tak. Dobrze, dobrze. No dobra, zaraz zobaczymy, czy mnie podpali. Idę. Dobra, pierwsze przeszłam. Ja też. Czekam, aż drugie się... Dobra, idę. Nie, może nie będzie... Wolę kuźwa ognie niż tamte ciachaczki. Ciachaczki, dobra, idę. Ale teraz drugie. Mam patent, teraz to bym, wiesz, z palcem w nosie na to przeszła. Dobra. Tylko, żeby mi teraz nie podpaliło, bo... Bo zapisuję. Dobra. No już, ostatnie. Dobra. Będzie? No już. I teraz tak, dobra. To jest jakieś zjechane... Zjechane i ciemności. Może zapalę flamę. Tak, i tutaj... Tylko teraz tak. Właśnie. Tu zjedziemy. Tu jest jakiś klocek zaraz. O, fuck. Dobra. Aha, i znowu buchane. Dobra, i znowu buchane trzeba sobie i... będzie tam tajmować na ten... To tam bucha. Dobra. Ja to, wiesz co, na jolo ja lecę. Pierdziele. Ja też. Będzie co będzie. O. Tylko bez flar. Dobra. No to ciśnie. No i na rożek się da stanąć. Ja już jestem przy tym ogniu. No i super. Tam jest a ja lecę na dół. Przepaść. Dobrze. No, mam nadzieję, że się zrehabilituję za tamte ramienie. Tak. Dobra, i są strzałeczki sobie jeszcze weź. Są czerwone, to są chyba te wybuchowe. Palę się. Tak, tylko muszę to przejść. Spokojnie. Dziś spokojnie. Teraz ja poczekam.
Ale nie pal mnie, proszę. Aha, tu nie, tu ci tędy nie. Zrobimy tak, co. Czy jak jestem na rożku, mówisz, to nie zapala, tak? Dobra. Tak, okay, tak. No to spoko. Można się tam spokojnie zatrzymać. Dobra, i aha, ten klocek się obniżył tam i się otworzyła ta kratka. To tu sobie jeszcze, wiesz, weź te strzałki. Strzałki biorę. Apteczkę. Dobra, biorę ten przycisk. Aha, jest apteczka. To, do apteczki to tam musisz przeskoczyć w stronę tej drabiny. A, to się nie? otworzyło. Aha, bo tutaj trzeba... A, bo to jest wyjście stąd, dobra, czyli wyjdziemy zaraz przy tej kratce. Aha, bo to z drabinki, dobra, tutaj można takie coś zrobić, okej. Zabiorę sobie tą apteczkę. No, pewnie. A to też jest tam artefakt do zabrania, czy nie? Czy coś? Nie, guzik jeszcze. Tylko wciskasz. I się otworzy właśnie ten i... Aha, tu, a to tutaj schodzę dopiero. Jest takie czołgane jakieś. Ciekawe, czy to nie będzie tak, słuchaj, że w każdym z tych pomieszczeń będzie właśnie taki ten rożek do zebrania. Aha, tu jesteśmy. No, jakiś kościół w ogóle, co to? Amen. Ameno. Albo ameno. Ameno. Okay, muszę tu wejść. Dobra. No, jest też taki artefakt. A, no to chyba o to chodzi, że musimy w każdym z tych pomieszczeń... Okay. Przydałby się jakiś chociaż jeden kawał sekret. O Jezusie, żeby ten... No. Po co komu Jezus na krzyżu? Żeby zszedł, bo drewna trzeba. Taki suchar. O, wyłącz to mnie po polsku, ale suchar. Tak? No, ktoś go w pracy nauczył, ale suchar. Ja wiem, człowieku, nawet nie wiesz, co to znaczy. Ale jesteś. Dobra, to mamy drugi i cztery pewnie trzeba. No tak myślę, bo w każdej z tych stron. Dobra, wracamy się stąd, nic tu po nas. No, wychodzę. Dobra. No, ze trzy krzyża drewna trzeba. I znowu na lewo, w niebieską pościelę. Nie wymyślaj, nie? To mi tam będzie. Poczekaj, bo teraz jak ja wychodzę stąd... No, to na lewo od razu. Znowu lewo. Niebieską wodę. Mhm. Lewo i idę, wychodzę i tu niebieskie jest, dobra, mam niebieskie. Jest wodzia. Woda, wodzionka. Wodzionka. Tak. Wodzionka. I co mamy w wodziące? Jakiś labirynt pewnie wodny, nie? No nie, bo tak po co? W sumie nie. Co tu, o co chodzi? Czekaj, to bo tu jakieś, zamknięte. Jakieś wszędzie pełno krat, tu nie mogę. Nie było tu jakiejś dźwigni w tej wodzie? A nie, czekaj, można tu... Jakiś taki nie, tu można wyjść, poczekaj. Gdzie? No, gdzie jest pełno krat. Aha, tu mówisz, dobra, jest pełno krat. I no, bo znaczy wyjść można, ale... Trzeba będzie sobie zrobić przejście, ale żadna nie jest otwarta. Ja pierdzie. Nie było w wodzie nic, żeby chociaż jakoś jeden dostęp otworzyć. Czekaj. Wróćmy się jeszcze raz. Przejdźmy to przez, przez tą wodę. No tutaj jest kratka taka... Nie, nie ma jakiejś dźwigni sufitowej. A czekaj, a z drugiej strony? Nie, bo z drugiej strony można płynąć. Aha, dalej, tutaj, jest jeszcze inny kierunek. Dobra. Aha, dobra. No, mamy to, dobra. A tam było, rzeczywiście tam było po drugiej stronie. Dobra. Drugie wpłynięcie. No. Okej. Tu jest taka wnęka, słuchaj. Można tu się przeczołgać przez tą wnękę? Nie. Ja coś czuję, że z tego coś wylezie. Aha. Wiesz, jakieś robaki, nie? Albo coś. Albo jakieś myszy. Na pewno, ona tu nie wlezie. Dobra, biorę lewą. Co robi lewa? No. Lewa... A, otwiera tu. Czyli trzeba sobie zrobić, słuchaj, taki labirynt. No. Lewa otwiera tu, ale to też mi nic nie daje. Też zrobiłam lewą, które to... Aha, otworzyło tam z wody. No, ale to też nam nic nie daje. A to? O, już coś lezie. Wiedziałem, że coś przylezie. No i jeszcze będzie... Szczury. To są szczury wielkości kuźwa... Po prostu nawet nie kota, dużego psa, małego konia. Myślałem, że będą małe pajączki. Słuchaj, no zrobiłem lewą i prawą i środkową zostawiłem. I no mam dostęp do jednej dźwigi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak myślisz? Masz coś takiego? Czekaj, ja zobaczę. Ja tam popłynę i zobaczę. Mówisz prawą. Myślisz, że to tak będzie trzeba pływać w tej nadal? No chyba tak. Jezus! Znowu!
A dałaś pewnie środkową, co? I wylazło znowu coś? Ta tam środkową to ja przeciągałam 5 razy. Tylko teraz właśnie jak lewą wcisnęłam. Czekaj, to... spróbuję tą dźwignię. Co to w ogóle daje? Aha, to też... A nie, co? Nie wiem, czy to trzeba... Nie, no te dźwignie tutaj są też odpowiedzialne od tutaj też. O ja pierdzielę. Tutaj będzie... Co? Nie, to jest jakaś męczarnia, jedna pomyłka. Ja tu wiewiórki puszczę. Czekaj, bo tu na pewno, nawet jak są trzy, to otwierać i tak do jednej dźwigni. No to trzeba nimi manewrować, słuchaj, i to tak... Bo nawet jak są, jak były dwie, to tam otworzyło do jednej, ale teraz nawet jak są trzy, to też otworzyło. Dobra, to tam będzie po prostu... Znowu szczur idzie. Co za dziadostwo. Trzeba po prostu wszystkie trzy wtrynić znaczy te... Tam po tej drugiej stronie. Po drugiej stronie, no właśnie, po drugiej stronie. Czekaj, to mi się otworzyło i to mi się otworzyło i co, ja teraz tam dojdę? Nie, ja tam nie dojdę teraz. Jak wszystkie trzy masz wciśnięte... No. Ale czemu to się... Aha. Ja mi się zamknęło do... Aha, Boże, to trzeba aż tak. No. Się otworzyło? Czekaj, idę zobaczyć, czy teraz... Jak ja ją wezmę, odciągnę, to... To mi się to otworzy? Kuźwa, pokaż no. Bo tu tak, są dwie dźwignie do przeciągnięcia, to po co mi tamta? A nie, to zamyka. Aha. Aha, tu się zamknęło teraz. Ja pierdziu. Dobra, wracam się z powrotem. Ja też. Bez sensu. No trochę tak, zagmatwane trochę. Czyli ta jedna dźwignia to tak na dobrą sprawę w ogóle? Chyba nie, chyba taki, no fejkowa taka, że tak powiem. To czekaj. Chyba, że... Ja spróbuję tą środkową. A może to któraś tu też to w wodzie otworzy, nie wiem. No bo jest też kratka, masz rację. Jest w wodzie i jest jeszcze przed... Przed, jak tu wiesz, zanim tu weszliśmy. No jest, jest. Nie, to nie. Środkowa na pewno trzeba. Środkową. No właśnie, środkowa chyba musi być, wiesz? I spróbuję tutaj tą. Aha, czyli... To się zamknęło. Aha, bo środkowa otwiera wejście do z wody tam. No, tak, tak, więc my musimy ją mieć. No i teraz chyba tą. Poczekaj, spróbuję tą. To po lewej, ja sobie tak... Takie, po lewej pokaż. Nie, też nie. Czekaj, po lewej i środkową? Może po lewej i środkową? Po lewej nie. Po lewej środkowa nie? Nie, dobra. Boże, bez sensu. Albo się w wodzie znowu otworzyło. Bez sensu. Jak my mamy się tam dostać do tej... Nie wiem, nic to nie robi, bo jakąkolwiek nie przeciągniemy... No. No właśnie. To nam się albo zamyka do wejścia z wody z tamtej strony, albo nam się zamyka tu do dźwigni i nie ma dostępu do tego. No nie ma, albo to, tak, albo to, albo to. Boże. A teraz tutaj się otworzyło? Też nie. Ja pierdzielę, nie wiem o co chodzi. A tu jest jakieś przejście dalej? Co to jest? A jak się okazuje, że rzeczywiście ta klatka podwodna... Aha, ona musi być obciągnięta, już rozumiem. Bo ona musi być obciągnięta, ta dźwignia tam, ja ją obciągnęłam, nie wiem jak ty. Którą? Środkową? Tam po tej drugiej stronie, ona musi być obciągnięta, bo ona otwiera tamte jedne drzwi, ale zamyka drugie, a tutaj ja już chyba kojarzę, jak to trzeba zrobić. Bo ją obciągnęłam sobie. No odciągniętą mam też, nie mam jej przez... To nie, musi być. Musi być co? Przeciągnięta? Przeciągnięta. Musi być, tak, dobra. Mhm. No to jeszcze raz. Bo my się zmartwiliśmy, że ona nam... No ja już płynę. My się zmartwiliśmy, że ona nam nic nie daje i w ogóle zostawiliśmy ją, nie? A ona właśnie nie, ona otwiera jedne drzwi i później jak manewrujemy... Czekaj, ja teraz sobie otworzę nią? Otworzyłem sobie? Tak, otworzyłem. No dobra, to płynę do niej. Tak jak mówisz. Mi się wydawało, że ona w ogóle jest nam niepotrzebna. Ale nie, no bez sensu by była, jakby nie była. Musi być. No raczej. I teraz, ale... No i teraz manewrujesz tymi trzema, tak? No i wracam teraz z powrotem do tych trzech i któreś się coś musi, jakieś coś. Bo teraz już nawet... No, nie wpadaj. Bardzo. Ale czemu ona zamyka? Ja nie wiem. A dobra, chyba, że któraś z tych dźwigni otworzy to w końcu. Bo ona zamyka ta... do tej głównej dźwigni, którą teraz potrzebujemy. Nie wiem, tak, to tak widzę. Chyba, że zobaczymy, czy... Może coś się otworzy teraz. Teraz, bo teraz mi zablokowało do tamtej. Czekaj, odrzucę tą. Wiesz co? Pokaż. O! Nie, no ona jest cały czas zamknięta. Ale może teraz się tam pod wodę wracam się, bo może się gdzieś coś otworzyło. Bo pamiętaj, że mamy tu po pierwsze w wodzie jest kratka, a jeszcze jak wyjdziesz z wody... No. Tu gdzie tu w ogóle wpływaliśmy, nie? Tak po środku. No. Też jest kratka. No jest. Dobra, też. Ale jest też zamknięta. Bo tam jest guzik. Kuźwa, co za zagadki jakieś takie... Nie, nie, ten, nie, nie. Zamotałem się totalnie, nie wiem w ogóle o co chodzi. Co tutaj? Ja już też nic nie wiem. Wiedziałem, że to robi z rana. Tu się wszystko zamyka. Koniec. A teraz? No to teraz otwieram. Gdzie ja weszłam? Frodo? No? Frodo, ja jestem przy tej dźwigni. A jak to zrobiłaś? Popłynęłam, otworzyłam się pod wodą, popłynęłam i wyszłam w tą wodę, bo... słuchaj, mam przeciągniętą środkową i lewą.
i sobie ją odciągnęłam i dostałam się do tej... Także najpierw sobie środkową i prawą przeciągnij. Prawą mam przeciągnąć, dobra. Znaczy no, środkową, wiadomo. Środkową i prawą. O Jezu, wpadłem do wody, dobra. Zobaczymy. I płyn. Ojeju. Dobra, to... Dobra, i płynę, zobaczymy, czy to mi się... No ale to, dobra, to jest zamknięte. A gdzie mówisz, żeby było coś otwarte? Coś, coś po drodze? Ma być ta kratka po drodze? Nie, nie, kratkę otworzyłam teraz, już na sam koniec, ale jak wypłyniesz, to idź przed siebie i dojdziesz do tej drzwi, którą sobie właśnie... No. No, ja i ją pierdziele. I sobie otworzysz to, co ona nam cały czas zamykała, nie? A idź ty. I teraz z powrotem trzeba przeciągnąć tą wiesz, po tak. Prawej. Trzeba, bo mi tu szczur wylazł. I można się teraz stąd, tak, mi dwa chyba nawet. I można się teraz wreszcie stąd wydostać i otworzyło nam się to gówno pod wodą. Boże. Dobra. No. Dobra, w zagadkach ja jestem dobra. Tak. Po prostu mistrzostwo. Nie, ja bym dalej tam po prostu manewrował. Manewrowałbym dalej po prostu tamtymi. Nie. Nie mam pytań. A mi się właśnie... Musiało się coś takiego... O, jestem przy przycisku. No przycisk, dobra. No. Dobra, i on tu otwiera. A czekaj, bo on otwiera... Gdzie była ta kratka? Ta kratka była na samym początku gry przecież. No czekaj, żebyśmy się znowu nie pogubili. Nie pamiętam tego. Aha, nie pamiętam. Gdzie to było? Stoję na środku. Co? Gdzie to było? Kto? Ta kratka? No. To nie jest ta, co my tam z góry zjeżdżaliśmy? Sam początek gry, po prostu pierwszy kadr, pierwsza kratka. Tylko ja nie wiem, jak się tam dostać. Pokaż. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy wiesz co, bo widzę tutaj, że ten klocek jest nad tym. On się chyba musi wysunąć. No nie? Chyba tak. Jak spojrzysz, to ten. Mhm. Dobra, no to czekaj, tu była woda, ona się zamknęła. To wróćmy się teraz i teraz jak się wracamy, to... Lewo? Czekaj, znaczy gdzie się wrócić, bo... No bo teraz następne mamy przejścia, nie? Od tej wody jakbyś na przykład wracasz, nie? Odwracasz od wody. Tu i znowu lewo. Lewo i potem znowu lewo, tak? Dwa razy w lewo, tak. Dwa razy w lewo. Do góry... Do góry trzeba... Drabina. Dobra, dobra. Słuchaj... Ja się zawsze lubię przykleić w jedną stronę, bo się wtedy nie gubię. Może wejdziemy teraz na górę tutaj i sobie pożegnamy się. No dobra. I zrobimy sobie... Tak, i w następnym odcinku będziemy kontynuować, słuchajcie, nasze przygody. Tak. Przygody. Ciekawe, ile mi odcinka wyjdzie, jak ja wytnę połowę. No, tak. Normalnie, znaczy pewnie z wiewiórkami, no nie wiem, ile nam tam wyjdzie. Z 35, tak myślę. Powycinasz, wiewiórki się zrobi. W każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie z nami w tym customie. Damy radę. Tak, już teraz... Teraz już... Teraz pójdzie łatwo. Ale opadł ze mnie też ten stres z tego początku. Nawet to... Tak, widać to. Za nawet... dużo też czasu straciliśmy. Kolejny odcinek to już roztrzaskamy tak szybciutko, że... Tak. Bez żadnych problemów. Także dziękujemy Wam za dzisiaj i do następnego. Pa, pa! Pa!